Dzisiaj Mikołajki. Wiem, że wielu z was pisało listy do świętego Mikołaja, więc zobaczmy, o coście prosili i co dostaliście. Na przykład Morawiecki Mateusz, pan premier jeszcze, zgodnie z życzeniem dostał nowy rząd, którym będzie mógł się bawić przez 2 tygodnie. No a zostało mu teraz chyba niecały tydzień. Andrzej Duda prosił o smart do nart i taki dostanie, bo lepiej, żeby się ślizgał do końca kadencji, niż powodował obstrukcję w sprzątaniu po PiSie. Gliński prosił o 200 milionów złotych na Centrum Dekownictwa dla Działaczy PiSu imienia Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Nawet święty się zdziwił taką prośbą. Generał policji pan Szymczyk prosił o wysoką odprawę, bo idzie do cywila. Święty o nim nie zapomni i doręczy wezwanie do prokuratury. Jarosław Kaczyński jak zwykle poprosił o władzę absolutną, jednak Mikołaj odpowiedział, że już miał ją przez ostatnie 8 lat i wystarczy. Daniel Obajtek wiele już dostał i teraz wiele będzie musiał oddać. Najwyższy czas zrobić wreszcie coś dla społeczeństwa. Dla górnictwa zapisu Mikołaj był hojny, jednak po wybudowaniu za 2 miliardy kopalni, w której nie ma węgla, święty zakręci kurek. A pan Glapiński poprosił o wiele rzeczy, natomiast połowa Polek i Polaków domaga się postawienia go przed Trybunałem Stanu. Dlatego święty nie będzie się temu sprzeciwiał. Jest też dużo próśb z TVP, dlatego święty Mikołaj każdego redaktora weźmie na kolana i dokładnie przepyta, czy był grzeczny i czy aby kogoś nie skrzywdził. I na koniec święty ma prezent dla wszystkich Polek i Polaków. Prosił, żeby zapewnić z tej mównicy, że wiatraki w Polsce będą się kręcić.